Wywiadówka. Zaprasza Dominik Pajewski. Na wstępie dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji takiego The Best Offu, ale wyjątkowego The Best Offu. To są wszystkie oblicza Jana Borysewicza, ale to są numery, które są w twoim całym ogromnym jakby pakiecie tych wielkich hitów, no bo hit to jest chyba dobre słowo, to nie są jakieś takie obraźliwe słowo. No, znane utwory, tak. Tak, które zostały nagrane w nowych wersjach. Jaki był dobór, kluczy jakby doboru gości? Bo to jest takie dla mnie właśnie ciekawe. No, mamy oczywiście Piotr Czeski, który jest tutaj za nami. Nagrany to jest twój przyjaciel, jak wspominasz. Tak, ja bym nie nazwał tej płyty Wszystkie oblicza Jana Borysewicza jako The Best Of, dlatego że to jest płyta, która... wymyśliłem sam ten tytuł, Wszystkie oblicza Jana Borysewicza, ponieważ chciałem zrobić taką płytę, która pokazuje moje pierwsze kroki, czyli właśnie Nie wiesz nigdy kobiecie, pierwszą moją kompozycję, do ostatniej, czyli do Pocztówki i Zawsze przy tobie, które są na tej płycie dwa premierowe utwory. I w międzyczasie to są utwory, które zostały, które powstawały na przestrzeni różnych lat, prawda? I czy one były robione z solowych moich projektów Jana Bo, czy z utworów Lady Punk. Też bardzo mi zależało, żeby na tej płycie byli ludzie, którzy... żeby nikogo nie było z Lady Punk, po prostu żeby to byli ludzie, którzy śpiewali piosenki moje kompozycje jakby. Chciałem, żeby to był inny wyraz. Dobieranie tych artystów było bardzo proste, dlatego że ja dobierałem ludzi, których bardzo szanuję i których bardzo lubię jako artystów, jako muzyków, jako wokalistów. Więc na przykład Igora Herbuta zaprosiłem do swojego solowego projektu Jana Bo, ponieważ on mi się bardzo kojarzy z Grzesiem Ciechowskim, świętej pamięci. Te jego początki były tak bliskie w ogóle i myślałem, że on właśnie bardziej w tym kierunku pójdzie. I specjalnie wybrałem taki utwór, który wydaje mi się, że bardzo pasował do niego. Natomiast też byli tacy artyści, dla których już na przykład nie starczało utworów tych tytułów, bo na przykład ktoś chciał inny kawałek, prawda? Kasia Nosowska na przykład wybrała sobie sama utwór Minus 10 w Rio, bo powiedziała, że bardzo lubi tą piosenkę. Świetnie ją zinterpretowała. No, to jest w ogóle cudowny człowiek, wspaniała kobieta, wspaniały artysta. No, ja dobierałem takich ludzi, których bardzo szanuję przede wszystkim, tak? I z którymi miałem przyjemność pracowania na przestrzeni tych właśnie swoich lat od czasu, kiedy skomponowałem pierwszy utwór, czyli Nie wiesz nigdy kobiecie. Który, jak się okazało, najlepiej chyba zinterpretował właśnie Piotr Czączewski. Tak, to określił Andrzej Mogiński, który napisał tekst. Ja jestem wdzięczny Piotrowi, że zgodził się wystąpić i naprawdę zrobił to świetnie. Zadzwoniłem do Piotra, ponieważ się znamy bardzo długo i zapytałem, czy zna utwór Nie wiesz nigdy kobiecie. Powiedział, że oczywiście, że zna, że uwielbia. No, na początku tak troszeczkę powolutko podchodziłem do tego tematu. Potem zapytałem, czy by nie zaśpiewał tego utworu, bo wydaje właśnie płytę. No a Piotr od razu powiedział, no ale przecież ja nie umiem śpiewać. No to tak, nie umiem śpiewać, skromność oczywiście. I to on jest bardzo skromny, jest wspaniałym człowiekiem. Ja go kocham od dziecka w ogóle, to jest człowiek, który... Poza tym, kto go nie kocha w tym kraju, prawda? No, ten jego głos, jego aktorstwo, wszystko tu się zgadza, wszystko. Jasne. Nawet wydaje mi się, że czasami Piotr przy tych swoich... Ja te wszystkie sztuki jego teatralne oglądałem jako młody człowiek. On dawał z siebie naprawdę wszystko, oprócz tego, co autor miał do napisania, on dodawał jeszcze od siebie dwa razy tyle. Czyli to było jeszcze ciekawsze niż w książkach i no, znakomity człowiek, znakomity aktor, świetny głos. Zresztą jak ja szukałem, co zrobić, kogo dać na wokal do tego utworu na początku, to tak sobie myślałem, że no ten, nie, mówię, i nagle głos. I wpadł mi po prostu głos. No to jest ale pierwszy głos, który pierwszy stanął mi przed oczami, no tak, osoba, prawda. No to jest Piotr Czeski, no nie ma lepszego głosu tutaj. A ten klip mi się tak trochę kojarzy, nie wiem, czy oglądałeś serial Royst. Nie. To tak trochę Royst-owo mi się skojarzyło. No wiesz, to już może reżyser miał taki plan. Bo akurat tam też jest Piotr Czeski właśnie w takim klimacie. Ja mam zaufanie do Pascala Pawliszewskiego, który robi dużo teledysków i przy Legii Punk, i przy Janie Bo, i ze mną prywatnie. Więc ja mam do niego zaufanie, jak on mówi, zaufaj mi, zrobimy fajny teledysk, także... Poza tym to, o czym mówisz, ja tego nawet nie widziałem, więc... Jedna rzecz jest, tylko strasznie dużo pili w ogóle, nawet ja się... tam właśnie mi się to tak skojarzyło, ja już w pewnym momencie mówię, słuchaj Pascal, to może ja się przebiorę i w ogóle za barmana pójdę, no wiesz, po co będziemy prawdziwego barmana robić? I na szybko, wiesz, brylantynka do tyłu włosy... No właśnie, tutaj widzę taki klimat, założyłem kamizelkę, odpożyczyłem od jakiegoś kelnera tam z tego miejsca.
I stanąłem za tym barem. Oni non-stop piją, zobacz. No, no tak jak właśnie mi się to skojarzyło. Ja już przestałem, oni dalej walą. To są lata 80, właśnie dancingi, te klimaty i też właśnie tutaj tak twój ubiór i też zaczesane włosy tak mi się trochę skojarzyły z tym, no bo ja tego to kojarzę oczywiście z filmów, no bo jakby jestem dużo młodszy, ale też... Wiesz, to mam takie do ciebie pytanie. Przepraszam, tylko chciałem dodać, że to jest sok jabłkowy, także... Żeby nie było tak, bo to trwało już bardzo długo, gdybym ja i tak polewał, wiesz, przez cały dzień. No tak, no to co tam niby było w butelce, to... To mogłoby być ciekawie. Na wasze koncerty, na twoje koncerty, ale na wasze koncerty z Lady Punk przychodzi totalny przekrój pokolenia. Dokładnie. I ty masz, jak na to tak patrzysz, tak po prostu tak wiesz, jakby po ludzku, to jest pół wieku twojej działalności artystycznej. Masz czasami tak, jak wchodzisz w stodole na przykład na scenę z Lady Punk, tak patrzysz na to i tak, tu stoi ktoś w twoim wieku, tu stoi ktoś w wieku, na przykład, nie wiem, 30 lat. Ja się bardzo przyglądam. Właśnie, no bo ja też to zauważyłem, jak byłem na przykład na Lady Punk, mieliśmy takie koncerty przed jeszcze całym tutaj wybuchem wirusa. Pamiętam, że to był taki dzień po dniu, dwa albo trzy dni, ja byłem na którymś z tych, teraz nie pamiętam na którym, to zauważyłem, że ty masz takie coś właśnie, że grasz i tak patrzysz nagle na to. Ja się bardzo przyglądam ludziom, dlatego że wiesz, no grając tyle lat na scenie, wiesz, no chcąc nie chcąc widzisz cały czas te same twarze z przodu, które to są nasi fani prawie od samego początku, albo gdzieś tam od trochę później, tak? Ale wiesz, no i nagle widzisz między tymi fanami w ogóle dzieciaki w ogóle, no dziewczynę, która ma 15, chłopaka, który ma 16 lat, wiesz, no. My mamy już trzecie albo czwarte pokolenie, wiesz, słuchaczy, wiesz, to jest wspaniałe, ja się przyglądam, bo chcę też widzieć w ogóle, wiesz, dla kogo my gramy, jacy to są ludzie. Ale też się patrzę na ludzi chociażby z tego względu, że patrzę na ich reakcje. Przede wszystkim jak tylko wchodzę na scenę, to zawsze centralnie sięgam, wiesz, gdzie sięgam wzrokiem, wiesz, patrzę po twarzach ludzi i widzę jedną rzecz, czyli radość, uśmiech. Mm-hmm. Czyli wiedzą, że my łobuziaki, tacy, którzy, wiesz, tam przez lata sobie nagrabiliśmy trochę. Trochę tam było. Trochę, wiesz, tak. To jednak mimo tego zostało nam jakby to wybaczone, a po drugie oni to jakby traktują nas w ogóle z takim poczuciem humoru, wiesz, że to jest zespół z jajem, wiesz, no. Ale wiesz, to nie koniecznie, bo to wy nie jesteście taką jakby, tak mi się wydaje, tam nie jest tak, że ktoś was traktuje jako, wiesz, dziadki rock'n'rolla, czy nie, coś takiego no karykaturalnie, broń Boże, tam są ludzie, którzy przychodzą autentycznie, się zajebiście bawią, bo to jest najlepsze słowo. Słuchaj, no jeszcze na szczęście jeszcze wychodzimy na tą scenę, wiesz, no nie o laskach. Nie, no ziewam do tego, No wiesz, na rehabilitację już muszę jeździć czasami, no ale to wiesz, ale to też ze względu właśnie na koncerty, bo ja skaczę bardzo dużo na scenie, tak, wiesz, czasami tak. Się wiesz, zeskoczy z podestu i chciałbym skakać tak jak kiedyś, a niestety już się tak nie da. Ale wiesz co, najważniejsze, busie to też robi swoje. Tak, ale najważniejsza jest chyba ta energia, którą my mamy jako zespół, wiesz, i że nam się chce grać, chce nam się razem spotykać. Wiesz, jeździmy na próby przed koncertami, ja dopracowuję zawsze wszystko w szczegółach, tak żeby fani mieli jak największą radość z takiego koncertu. I taki odzew w tej chwili mam, wiesz, bo były też takie czasy, kiedy ja na przykład na koncerty nie jeździłem, wiesz, bo trochę byłem już tym wszystkim zmęczony, trochę, wiesz, poszedłem w taniec, wiesz, i potem dopiero jak zobaczyłem po jakimś czasie w ogóle zespół na YouTubie, wiesz, jak gra, to się złapałem za głowę i powiedziałem nie. Wszystko wywaliłem, zmieniłem jakby całe towarzystwo, z którym byłem i po prostu zabrałem się za to, za swoją rzecz, wiesz, za swoje dziecko, czyli za to, co stworzyłem. I nie chciałem, żeby ten zespół w ogóle jakby przepadł tak po prostu tylko dlatego, że człowiek miał ochotę sobie pójść w taniec, prawda? I w tej chwili wydaje mi się, że te 5 lat posłużyło po to, żeby jakby odbudować zespół. Zespół jest naprawdę w tej chwili w świetnej formie, gramy znakomite koncerty. Wiesz, pocieszające jest też to, że pandemia też nam z jednej strony było źle, że nie grało się tych koncertów, ale z drugiej strony nagle się okazało, że pierwszy raz chyba zaczęliśmy grać, może nie pierwszy raz, ale na taką skalę zaczęliśmy grać koncerty biletowane. Więc wiesz, zawsze były te miejskie imprezy, prawda? Ich się juvenalia, grało bardzo dużo, juwenalia miejskie imprezy, wiesz, tak dalej. No jak ktoś przyjeżdżał na przykład na koncercie w Zielonej Górze i widział nas na koncercie, gdzie było 20-30 tysięcy ludzi, to mówi, to co będzie jechał, jak my za chwilę będziemy 50 km obok tego miasta grali i trzeba zapłacić za bilet, prawda? Więc uważam, że teraz się zmieniło i teraz to jest bardzo wymierne w ogóle, bo na przykład my sprzedajemy te bilety i ludzie przychodzą i gramy po halach koncerty, więc wydaje mi się, że im dłużej ten zespół będzie grał, tym będzie jeszcze większą legendą, no a ja już dopilnuję, żeby tak było. No właśnie, czy ty widzisz w ogóle swoje życie
bez grania, bez muzyki? No, no chyba nie, sobie, no, ja sobie tak... wymarzyłem to. Czyli ten... do końca już, do ostatniego słuchaj, momentu nawet, na scenie. Nawet jak ja już pewnie, że któregoś dnia powiem stop, w ogóle Jan, nie, już to już nie ma sensu w ogóle, no męczysz się, wychodzisz w ogóle, wiesz, no i jakby, jak mnie zacznie męczyć wychodzenie na scenę, to przecież ja wrócę jakby do studia, usiądę, chociaż pracuję w nim, tylko nie mam aż akurat tyle czasu w tej chwili, bo gramy te koncerty. Ale ja w pewnym momencie usiądę w tym studio i zacznę sobie komponować na spokojnie dla innych ludzi. Też mogę wydawać swoje solowe płyty, nawet muzykę instrumentalną, cokolwiek. Ja bardzo dużo tego robię, wiesz. Ja będę w tej muzyce zawsze, wiesz. No, zawsze o tym mówię, że kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, poświęcałem nagranie 8-10 godzin, prawda? Dziennie zasuwałem, naprawdę, a teraz 3-4 godziny gram z instrumentem, nie ma dnia, żebym nie grał. Tak jest bardzo tak, dużo. To jest bardzo dużo, naprawdę, wiesz, ale ja cały czas się chcę rozwijać. Ja nie powiedziałem stop, ja już jestem dobrym super gitarzystą, już po prostu więcej nie będę nic robił. Będę grał to, co jest. Nie, ja się cały czas rozwijam. Ja za każdym razem, jak wychodzę na scenę, po tygodniu takiej pracy z gitarą w studio u siebie, jak wychodzę po tygodniu na scenę, na koncert. Ja bardzo dużo gram jakby improwizacji na koncertach, bo jak wydajemy płyty w Lady Punk, to zawsze robiłem te minimalne solóweczki. One były w zasadzie nie solówkami, tylko one były takimi solówkami z tematu wzięte, prawda? Czy właśnie dużo tym bawisz? Melodiami. Ja się bawię takimi melodiami. Natomiast na koncertach ja sobie pozwalam na większe solówki, na dłuższe. I wiesz, i po takim tygodniu, jak ja wychodzę na scenę i na przykład widzę, że coś nowego znalazłem i tu zagram na tym koncercie, to samemu mi ciary przechodzą w ogóle, że wiesz, udało mi się coś takiego dołączyć, wiesz, nowego. I to jest non-stop się dzieje, wiesz, to się, ja się cały czas nakręcam tym. Zadam ci pytanie, które byś obiecałem sobie, że sobie zadam, bo to chodzą plotki o to. Czy wy się wkurzacie, jak was się mówi, polscy Rolling Stonesi? Nie, dlaczego mam się wkurzyć, wiesz, to, wiesz tak mówicie, ja ci coś powiem, pana zawsze mówi, że on słuchał Stonesów, ja nigdy Stonesów nie słuchałem, ja ich właśnie zawsze traktowałem na zasadzie takich, wiesz, no takiego śmiechu w ogóle, wiesz, no, że oni, to jest w zasadzie, ostatnio powiedział o nich McCartney, że to jest kapela... bluesowa. Nie bluesowa, że to jest coverowa. Coverowa, tak, że to jest, tak, że to jest coverowa kapela. Coś w tym jest, powiem ci. To nie jest jakaś chyba złośliwość to, co powiedział, ale oni są tacy, powiedzieć. Zobacz, te utwory, te ich utwory, oczywiście oprócz tam dwóch, trzech numerów, które naprawdę wspaniałe kompozycje, jak Angie na przykład, czy wiesz, no są niektóre numery znakomite, ale na przykład większość numerów jest granych jakby na zasadzie takiego rytm bluesa w ogóle, wiesz, i grane są na jednym temacie, który się w kółko cały czas powtarza ten jeden dźwięk i w zasadzie Jagger to wszystko oplata swoim wokalem. Zwróć na to uwagę kiedyś, jak posłuchasz sobie całej płyty. Jakbyś wyłączył muzykę Stonesów, to tam za dużo się nie dzieje w tej muzyce, wiesz. No oni też zawsze mówili, że nie wymyślają prochu, tylko robią to po prostu co lubią. Tak, no to właśnie, oni się wzięli właśnie z takiego rytm bluesa. Oni to kochają i nawet chyba przedostatnią płytę zrobili właśnie taką typowo bluesową. Tak, Więc nie, ja uważam, że no, myślę, że że takie porównanie chyba może być dlatego, że my tak długo gramy. No chyba dlatego, nie, że jakby wiesz, do muzyki czy do stylu, to absolutnie nie. Chociaż powiem ci, że ja od pierwszej płyty, przez kilka następnych płyt od pierwszej, zawsze chciałem wrzucać jakiś taki kawałek stonsowo podobny, wiesz. Na przykład na pierwszej było Dudu. Dudu, dużo nas. I on jest taki stonsowaty. Na następnej płycie też był, już nie pamiętam tytułu, ale też był taki utwór właśnie. Ja też kocham bluesa, pamiętaj, wiesz, no ja się w ogóle wychowałem na bluesie. No tak. Ja się wychowałem na bluesie, tylko że ten blues... ja miałem w ogóle zostać perkusistą jazzowym, bo jestem perkusistą jako pierwszy mój instrument. To dużo gitarzystów tak miało być, perkusistami. Tak, bardzo dużo, tak. Tylko że, wiesz, jazz był dla mnie za spokojny, wiesz, że ja w tym jazzie jakby... Ja potrzebowałem czegoś więcej, potrzebowałem więcej adrenaliny. Takiego, wiesz, żeby skoczyć na tej scenie, zrobić, wiesz, jakiś show i tak dalej, wiesz. No w jazzie tego nie można było robić, chociaż muzykę jazzową uwielbiam. Dużo bluesa grałem. Grałem z Apokalipsą na Śląsku przez 2 lata ze wspaniałymi muzykami. I powiem ci, że ten blues sprawia mi niesamowitą przyjemność, ale ja po prostu z głodu umierałem, wiesz. No tak, no to jednak gdzieś tam ciągnęło. Ja umierałem z głodu, bo zwłaszcza, że u nas bardziej jest popularny Clapton, niż ty byś zrobił muzykę na przykład bluesową i chciał grać w ogóle w Polsce. No nie da się takiego czegoś zrobić. No jakoś tak dziwnie się złożyło, że biały Clapton może jest bardzo popularny w Polsce i może grać bluesa i przychodzi, wiesz, mnóstwo ludzi na niego,
A jak ktoś z Polski zacznie grać bluesa, no to już takiej niszowej w ogóle, wiesz, jest sytuacji i nie jest w stanie jakby wejść, wiesz, na wyżyny. I z drugiej strony ja też chciałem robić, wiesz, numery takie, wiesz, piosenki z riffami w ogóle, z takimi rzeczami, żeby ludzie to śpiewali. Ja się tego nie wstydzę, dlatego że to jest, uważam, że to jest podstawa, żeby kapela była popularna i istniała tyle lat, to musisz mieć jakąś bazę, no. No na pewno. My potrafimy wejść na scenę i zagrać 3 czy 4 godzin koncertu. Oczywiście tyle nie gramy. Raz zagraliśmy 2 godziny 50 minut. I jeszcze widziałem, że można było jeszcze tam dowalić 30 tak utworów. No. Okay. To wiesz, to my naprawdę mamy bazę niewiarygodnie silną i to są utwory, które są znane, szeroko znane, więc wiesz, no nie jest łatwo o nas zapomnieć, prawda? Nie jest łatwo. Okay. Teraz druga rzecz, która pojawia się gdzieś i zapytam u źródła. Jak to było z tobą i Red Hot Chili Peppers? Znaczy wiesz co, ja miałem takich dwóch menadżerów. Jeden był w Polsce, drugi był w Stanach. Też Polak. I w pewnym momencie jak u niego przebywałem przez jakiś czas na Long Island i to był taki moment, kiedy Red Hot Chili Peppers szukali wokalisty, gitarzystę. To było po tym, jak Frusciante tam odszedł? Tak, jak on od nich odszedł w ogóle i wiesz, ja ich jak, szczerze mówiąc, ja ich karierę jakby nie śledziłem za bardzo. Bardzo mi się ta ich pierwsza płyta podobała, I jakby wiesz, no, przesłuchałem ją kilkanaście razy i okej. Natomiast oni poszukiwali gitarzysty i trzeba było wysłać tam jakieś kasety w ogóle, wiesz, no. Podany był adres, ten menadżer w ogóle, jeden z tych menadżerów znalazł jakieś tam dojście do nich i wysłał moją kasetę z numerami. Ja jeszcze coś tam dogrywałem, bo graliśmy w klubie w New Jersey, w Cricket Clubie i ja sobie jeszcze coś tam na gitarze podogrywałem, takie rzeczy. On to wysłał i potem dostał kontakt tam z ekipy, że chcą mnie po prostu sprawdzić, no. Mhm. To tak wyglądało. Tylko ja po prostu, wiesz, akurat byłem już tydzień do wyjazdu do Polski. Ja chciałem strasznie wrócić do Polski i nie pojechałem już na te sprawdziany. A poza tym, wiesz, ja miałem też swój zespół, więc no wiesz, co ja bym zrobił. No. A teraz tak nie żałujesz? A skąd? No wiesz, to jest tak samo, jak ja dostałem propozycję w wieku 17 lat grania z Alexisem Cornerem, w ogóle człowiek, który wynalazł Rolling Stonesów w klubie. No. Z bluesmanem i miałem zagrać 5 koncertów w Anglii i 5 koncertów w Berlinie Zachodnim, a wtedy grałem w polsko-niemieckim zespole w Berlinie Wschodnim. Myśmy tylko podjeżdżali, wiesz, pod to przejście Checkpoint Charlie i patrzyliśmy, jak tam w ogóle tylko Porszaki przejeżdżają. Świat inny wygląda. Zupełnie inny świat, tak. I też nie żałuję, wiesz, bo ja nie wiem, jakby się to skończyło. Wydaje mi się, że chyba ja chciałem mieć jakby sam własną kontrolę nad tym, co robię, wiesz, bo chyba to było najsilniejsze. No tak, tam by się było zarzucone to wszystko. Czyli mając swój zespół, ja się wtedy najlepiej czułem, wiesz. Oczywiście grając z Wódką Soufflera 5 lat, ja miałem bardzo dobre warunki tam. To był dla mnie naprawdę dobry czas. Natomiast ja już chciałem, odchodząc od Wódki, ani tam nie było ani żadnej kłótni, ani nic. Ja po prostu chciałem odejść i założyć swój własny zespół. Mhm. I też mi było dosyć trudno, wiesz, bo odchodzisz od zespołu, gdzie masz cieplutką posadę, wszystko jest okej, a nagle zostajesz. Ja rok siedziałem w domu we Wrocławiu i po prostu szukałem muzyków, ludzi, komponowałem utwory, wiesz, a nie miałem żadnej pracy, rozumiesz? Także to też był dla mnie takie, to było dla mnie duże wyzwanie, wiesz, żeby odejść od zespołu, gdzie było ekstra wszystko, wiesz. Mhm. Ale ja wierzyłem tak w to, że to się wszystko, wiesz, jakby nakręci, rozkręci, że to pójdzie do góry, że to było ode mnie silniejsze, wiesz, no i chyba dobrze zrobiłem, widzisz. I no, rozmawiamy dzisiaj o 50-leciu swojej działalności i to tak... No. Wiesz, o co chodzi i wydaje mi się, że tu jest jakby ta moja siła, że ja wtedy chyba się najlepiej spinam, jak ja wiem, że ja jestem za coś odpowiedzialny. Mhm. Że to jest mój zespół, ja po prostu wiem, że ja dopilnuję każdej rzeczy. A czasami nie dopilnowałem, no to już tam różnie było, ale suma summarum jest naprawdę... Jest dobrze i uważam, że powinienem być zadowolony z tego, że ten zespół istnieje i że się cały czas rozwijamy, no bo tak jest. Mówisz o wyzwaniach i to jest też takim dla mnie zastanawiające, bo ty jesteś jednym z takich gitarzystów, w ogóle też takiego pokolenia, wiesz, takiego nazwijmy oldschoolowego, który, wiesz, pamięta te czasy, jak ta muzyka tak naprawdę w Polsce się rozwijała bardzo, bardzo dopiero na początku. I ty łączysz swoje siły z hip-hopowcami, między innymi z Peją,
to było dla Ciebie jakieś takie wyzwanie, chęć spróbowania czegoś nowego, czy poznanie jakby gatunku, który no gdzieś, wiesz, na Twoich oczach, tak jakby, no pamiętasz, jak się hip-hop w Polsce rozwijał, tak w 90-tych na pewno. Znaczy, wiesz co, ja tutaj mam jedną rzecz do powiedzenia, ponieważ ja nie dam nikomu zapomnieć o tym, że gitara jest, bo sam dobrze wiesz, że duże stacje radiowe w ogóle zapomniały o gitarach, wiesz, że ta muzyka już jest tak plastikowa, że przez to ucieka się właśnie w jakieś podcasty w ogóle, w YouTube i tak dalej, ludzie szukają albo w domu słuchają swojej własnej muzyki, więc zrobiła się naprawdę totalna sieczka i ja na przykład ten rap, dla mnie rap jakby, no są ludzie, są raperzy, którzy wypowiadają się naprawdę w sposób fantastyczny i da się tego słuchać, tak? Ale są czasami takie rzeczy, że w ogóle mi strasznie muzyki tam brakuje. Mhm. I stąd w zasadzie to się wzięło. Ja zacząłem z Robertem M. rozmawiać na ten temat i mówię, zróbmy i zrobiliśmy naprawdę bardzo dobrą płytę z Bal Maturalny. Rozbójnik Alibaba. Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz. I słuchaj to, i tam są naprawdę super kawałki w ogóle. One są, że się raper wypowiada we wszystkim, co ma do wypowiedzenia, a ja po prostu dokładam tą jakby taką otoczkę, tą muzykę, tą gitarę, tą duszę, która razem to tworzy w ogóle coś fantastycznego, naprawdę. A ty się w ogóle śledzisz jakby hip-hop ogólnie, tak na bieżąco? Wie, na bieżąco nie, ale ja słucham każdej muzyki, wiesz, żeby, wiesz, z każdej muzyki zawsze możesz coś fajnego, wiesz, zaczerpnąć, prawda, z każdej. No tak, wszędzie jest inspiracja. Tak? Wszędzie jest inspiracja, wiesz. Ja na przykład, jak gram jakieś utwory w Lady Punk, to staram się przemycić na przykład, nie wiem, 2-3 bluesowe dźwięki, wiesz. Gdzie na przykład realizator mówi, no Jan, ale to za bardzo bluesowe. Ja mówię, cicho, nie słyszałeś tego? Okay. Wiesz, o co chodzi, bo tam jak producent ci powie, ale wiesz, no to jest za bardzo bluesowe, to może nie będzie pasowało, prawda? A coraz bardziej zaczynam się przekonywać do tego, że ja muszę robić swoje, czyli ja nie mogę na przykład, żeby zespół Lady Punk grał rap, no bo to nie da się, my musimy być sobą, wiesz, i to jest dla mnie najważniejsze, żeby tego nie zmieniać, ale też nie możemy być tacy skostniali i zostać w tym czasie takim starym, prawda? Czyli jest jak tak. Ja na przykład wydałem płytę LP40 na 40-lecie zespołu Lady Punk, 5 lat nie wydawaliśmy płyty i nagle ja mówię tak, po 3 latach nic nie wymyśliłem, co to ma być za płyta. Po 3 latach nagle stanąłem i mówię, no ja, no przecież to nie może być taka płyta jak pierwsza płyta. Mhm. I to był w ogóle, wiesz, jakby haczyk, no tak, że mam zrobić zupełnie inną płytę. Nawet niech sobie narzekają fani na przykład, czy ktoś, kto tam chce narzekać, niech sobie narzeka. Ale ta płyta ma być inna. I taką zrobiłem, słuchaj. I się okazało, że to jest płyta, którą pierwszą w naszej karierze zagraliśmy na koncercie od 1 do 13 utworu w Stodole. Na promocji tej płyty. Tak. Wszystkie utwory zagraliśmy. Nawet pierwszej płyty nie graliśmy w całości. Aha, to było też bardzo ciekawe. I wiesz, to jest. Mhm. I teraz już z tej LP40 koncert trwa w tej chwili prawie 2 godziny. Mamy tą trasę LP40. Koncert trwa prawie 2 godziny. I słuchaj, z tej płyty gramy już 6 utworów i cały czas dokładam następne, więc ja będę chciał zagrać prawie całą płytę z tego LP40 i te numery są świetnie przyjmowane. Więc widzisz, no człowiek też musi się jakby trochę przestawić, nie? No, taki fan, który... Ja też na przykład jestem fanem, przypuśćmy, jakiegoś tam wykonawcy i nagle słyszę, że on coś pozmieniał w muzyce. O nie, to mi się nie podoba, prawda? Ale też jest taki, który mówi, wow, ale poszedł fajnie, nie? No to jest też taki problem z coverami, w ogóle też takim przerabianiem. Tak, ja wiesz, ja mam swoje brzmienie gitary, więc w ogóle jak ja nawet dołożę trochę klawiszy do jakichś utworów i na chwilę tylko wrzucę, wiesz, dźwięki swojego instrumentu, to i tak będzie wiadomo, że to ja jestem, prawda? No, na pewno, ja sobie to wypracowałem przez lata, wiesz, własne brzmienie się szykuje, wiesz, czasami całe życie, wiesz, żeby mieć. Tak, jeszcze na kończąc rozmowę, ale muszę zapytać, to jest może i śmieszny temat, ale był ostatnio u mnie Krzysztof Jereczewski. Gdzieś tam rozmawialiśmy o wybrykach oddziału zamkniętego i też tam wiadomo byli. Mam pytanie... Też jeńców nie brali. Oni też jeńców nie brali, oni zdecydowanie, tak. A ja mam pytanie, bo jest taka... Nawet jedną trasę przejechaliśmy razem autobusem. Mogę powiedzieć historię, że jak wracaliśmy ze wspólnego koncertu, nagle przejeżdżaliśmy koło Konina i nie mieliśmy nic do picia. I nagle ja podchodzę do kierowcy z przodu tego autokaru i mówię, słuchaj, no musisz coś zrobić, patrzę, a tam taki znak na drodze. Pogorzałe 2. Słuchaj. No i poszło. Skręciliśmy w prawo. Się okazało, że tam było 6 budynków, 6 takich domków w ogóle jednorodzinnych i w każdym była melina. Idealnie. To już koniec tej historii. Okej. I to jest pytanie
jest anegdota, też w ogóle trochę związane to jest z hip-hopem, bo Sokół, którego na pewno kojarzy. No, oczywiście, że tak. Wspominał kiedyś, że jak tam ze swoim składem WWO pojechali, gdzie zrobili jakąś tam dobrą imprezę w hotelu, to powiedziała im pani z hotelu, panowie, co to tam jest, Lady Punk, to wyrywali wanny, robili bobsleje. Prawda jest z tymi bobslejami? Żeście brali wanny i na sam parter z wannach bobslejem? No, bo zjeżdżało się czasami. Czyli to jest prawda. Dziękuję. Zapytałem mu źródła, czy to prawda, bo to jest dla mnie takie po prostu... Musiałem wiedzieć, czy to nie jest taka po prostu legenda miejska. A to dużo rzeczy będzie w książce. Chciałem tylko przypomnieć, że wydaję książkę z Marcinem Prokopem i książka ma się ukazać w przyszłym roku przez Agorę około maja. No to ja tak przypuszczam, że tam będzie takich anegdot jeszcze trochę będzie. Myślę, że to będzie ciekawe. To jest książka w ogóle o mnie od samego początku, jak ja zaczynałem, jak było w moim życiu. Też trochę o rodzinie, o wszystkim chcę opowiedzieć, takich rzeczach, które były też fajne, ale też które bolały, które były niefajne. Myślę, że warto już jakby takie podsumowanie zrobić. Czyli też będzie to w sumie historia polskiej muzyki, jakby nie patrzeć. Może. W dużej mierze. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Wywiadówka.